Witam serdecznie. Kolejny odcinek magazynu Studio FLS. Jesteśmy po tygodniu 11, a przed tygodniem 12. Ubiegły tydzień nieco krótszy, bo w piątek z racji Święta Wszystkich Świętych nie rozgrywaliśmy żadnych spotkań. Meczów było nieco mniej, przetasowań w tabelach jednak nadal bardzo dużo. Większość lig jeszcze nie rozwiązała kluczowych sytuacji. W ubiegłym tygodniu poznaliśmy jednego mistrza, którym jest ekipa Lakado. Oni jako pierwsi zagwarantowali sobie tytuł mistrzowski w lidze D, czego im serdecznie gratulujemy. O tym jednak nieco później, no bo zgodnie z naszą hierarchią, zaczynamy od najwyższego szczebla rozgrywkowego, a tym jest oczywiście Liga A. Gdzie też mieliśmy bardzo ważne wydarzenie. Stomatologia stópka sensacyjnie przekrywa 6 do 5 z dynamem Kraków Pro One Service, co oznacza nie mniej, nie więcej, że bardzo mocno skomplikowała się ich sytuacja w kontekście ewentualnego ataku na lidera, którym jest drużyna BJM w ostatnim dniu rozgrywkowym tego sezonu. Obie te ekipy spotkają się ze sobą, ale może się okazać, że to spotkanie nie będzie miało już żadnej stawki, bo właśnie stomatologia Stupka w ubiegłym tygodniu potknęła się, przegrała 6 do 5, tak jak powiedziałem, no i na ten moment zawodnicy Łukasza Stupki muszą się martwić, czy skończą chociażby ten sezon z medalem. Wiadomo, piłka jest przewrotna, jeszcze sporo może się tutaj wydarzyć. I może jeszcze stomatologia wróci do gry, nawet o mistrzostwo. Natomiast na ten moment są na miejscu trzecim, wyprzedzają ich także ASY, GDA i TB Edukacji, ale to też z racji, z uwagi na to, że mają jedno spotkanie rozegrane więcej, dlatego mają trzy punkty więcej na swoim koncie. A dzisiaj obie te ekipy spotkają się w bardzo interesującym spotkaniu bezpośrednim, którego stawką jest podtrzymanie nadziei właśnie na atak na drużynę BJM-u która w ubiegłym tygodniu rozbiła 23 do 2 DC House Solutions, także kolejne spotkanie bez złudzeń pozostawiony przeciwnik i pewna wygrana drużyny Roberta Pudłowskiego, która zmierza po historyczny pierwszy w swojej historii tytuł mistrzowski futbolowej ligi szóstek na kolejnych miejscach o wiele, wiele ciaśniej. Między miejscem czwartym a jedenastym, czyli ostatnim nad strefą spadkową mamy sześć punktów różnicy. No i ubiegły tydzień też przyniósł tutaj w tej grupie przetasowania. Najbliżej czołowej trójki znajdują się dwie drużyny, które tracą do tej czołowej trójki po trzy punkty. Mowa tutaj o Hurtowni, Eskot oraz Złotych Chłopakach. Obie te ekipy ubiegły tydzień kończą. Ze zwycięstwami hurtownia Skod wygrywa 7 do 5 z AS Maestro, z kolei złote chłopaki pokonały elektrykom Flamingo FT 8 do 5. No i te wygrane powodują, że hurtownia Eskod i złote chłopaki mogą jeszcze gdzieś po cichutku, przynajmniej liczyć na to, że wbiją się do czołowej trójki, chociaż pewnie będzie o to bardzo trudno, zważając na to, jaki skład tej czołowej trójki mamy. Do czołówki powoli miała pukać cybermachina. Oni zanotowali pięć zwycięstw z rzędu, no ale teraz po tym potknięciu z poprzedniego, jeszcze tygodnia, teraz przychodzi kolejne. Tym razem przegrywają 3 do 7 ze wspomnianymi już dzisiaj Asami GDA i Tep Edukacji. No i ta porażka powoduje, że zespół Karola Kęski najprawdopodobniej już do walki o medale w tym sezonie się nie włączy i zobaczymy o jakie cele przyjdzie im rywalizować w samej końcówce sezonu, gdyż mają 5 punktów przewagi nad strefą spadkową, tutaj właśnie przechodzę płynnie do tematu strefy spadkowej, gdyż punkty w strefie spadkowej zdobyła drużyna CCKS-u, chłopy oni dosyć niespodziewanie zremisowali 2 do 2 z banerką, ten rezultat jednak nie daje im zbyt wiele, bo Remis i tak powoduje i podtrzymuje ich sytuację taką, że z ligi A spadają. Podobnie jak już DC House Solutions, no ale to w poprzednich tygodniach było już rozstrzygnięte. Nie znamy jeszcze trzeciego Spadkowicza. Na ten moment jest z nim drużyna Kraków Airport, która w ubiegłym tygodniu grała z Gidą w przód. No i to spotkanie było bardzo istotne w kontekście właśnie walki o utrzymanie, gdyż obie te ekipy są sąsiadami w ligowej tabeli. Dzielą ich dwa punkty. Różnicy, ale to na razie Gida w przód w lepszym położeniu. A ten mecz zakończył się remisem 3-3, także żaden z żaden zespołów z wojska nie mógł zejść do końca zadowolony. Na pewno nieco trudniejsza sytuacja Kraku Verport, zważając też na to, że mają do rozegrania już tylko dwa mecze, ale wciąż są w grze i mają jak najbardziej realne szanse na to, żeby o to utrzymanie. Powalczyć. Kolejny tydzień przynosi następne mecze. Specjalista od niespodzianek, no bo takim możemy nazwać Dzidę w przód, która zatrzymała już w tym sezonie zarówno stomatologię stópka, jak i asy. No teraz oni spróbują porywalizować z liderem. Drużyna Bejodemu jest jednak w tym sezonie poza zasięgiem wszystkich. Zobaczymy, czy Dzida postara się i uda im się zrealizować kolejną niespodziankę. Tak jak mówiłem w tym tygodniu ważne spotkanie w czołowej trójce zespoły numer 2 i 3 ligowej tabeli Asy GDA i Tb Edukacji będą mierzyć się ze stomatologią stupka, o swoje szanse o podtrzymanie szans medalowych postarają się złote chłopaki oraz hurtownia Escot. Oni zagrają kolejno z banerką i z Cybermachiną. Na papierze są faworytami te ekipy, no ale pamiętamy, że w tym sezonie w lidze A jest mnóstwo niespodzianek. No, i będą też spotkania nieco ważniejsze w kontekście walki o utrzymanie, no bo takimi można nazwać mecze AS Maestro z Flamingo oraz Kraków Airport z Dynamem Kraków Pro One Service. Tak wygląda harmonogram na ten tydzień w Lidze A. No i płynnie przechodzimy sobie na drugi szczebel rozgrywkowy, gdzie kolejne zwycięstwo odnosi Adgo, drużyna Adriana Sikory. Wygrywa dziewiąte spotkanie z rzędu. Tym samym po dziesięciu meczach wciąż pozostają bez porażki liderzy tabeli ligi B. Chociaż ubiegły tydzień nie był łatwy dla nich, oni mierzyli się z Eskaro ubezpieczenia, więc z drużyną z całkowicie drugiego bieguna ligowej tabeli. Ale na boisku coś nie funkcjonowało dobrze w drużynie ADGO, przez to też musieli do samego końca drżeć o to, czy uda im się zdobyć trzy punkty. To się udało wygrywają 5 do 4. No i ta porażka oznacza dla SK, że coraz bliżej widmo powrotu na trzeci szczebel rozgrywkowy. Oni zajmują ostatnie miejsce w ligowej tabeli niezmiennie po tej serii gier. Wciąż są zespoły, które Adgo mogą dogonić, chociaż będzie na pewno o to bardzo, bardzo trudno. No ale w czołowej trójce mamy takie ekipy jak sklepopon.com oraz Nembud Obie drużyny w ubiegłym tygodniu wygrały swoje mecze. Zwłaszcza chciałbym zwrócić uwagę na rywalizację sklepu opon.com z tubelcami, bo było to, był to pojedynek dwóch czołowych ekip tej ligi, natomiast na wojsku lepsza okazała się wyraźnie drużyna sklepu Opon wygrali ten mecz 7 do 3, no i są w, lepszej, w lepszym położeniu, jeśli chodzi o walkę o czołową trójkę, a także o awans, bo to jest jakby jednoznaczne we wszystkich ligach, czołowa trójka daje awans w tym sezonie. No i właśnie z Klebopą tym zwycięstwem jest wciąż na pozycji numer dwa. Na miejscu trzecim, tak jak powiedziałem, Nembud, oni pokonali krakowską, krakowską piłkę 4 do 3. W czołówce jest jednak bardzo ciasno, wciąż wiele zespołów może jeszcze tutaj Wskoczyć do tej czołowej trójki między innymi jest to Pershing Popcar Team, który po tym potknięciu z poprzedniego tygodnia teraz wraca na zwycięską ścieżkę, ale też nie bez kłopotów pokonują 9 do 7 jednego z reprezentantów strefy spadkowej, którym jest zespół Wadowskich. W czołówce też mamy wspomnianych przeze mnie dzisiaj tubylców. Oni dodatkowo mają mniejszą liczbę rozegranych spotkań, więc na pewno jeszcze mają duże szanse, żeby w końcówce sezonu namieszać. Jest też Amadeus, który w ubiegłym tygodniu nie zaprezentował nam się na boisku, akurat, ale też wciąż posiada duże szanse na to, żeby włączyć się do walki o medale. Jest również w czołówce Zwisła, oni jednak w nieco gorszej sytuacji, po tym jak w ubiegłym tygodniu niespodziewanie ulegli śledzikom 0 do 4 no to właściwie zamknęli sobie szanse medalowe, zważając głównie na to, że mają, jedna, mają 11 spotkań już za sobą i do rozegrania tylko dwa. W strefie spadkowej nie zmieniło się w tym tygodniu nic. Nadal są tam drużyny krakowskiej piłki, wadowskich. Przepraszam, jedna zmiana była. Ze strefy spadkowej uciekły Śledziki. <coughs> Powróciły do niej po tygodniu. Przerwy powrócili do niej, do niej po tygodniu przerwy zawodnicy krakowskiej piłki, a od dłuższej chwili znajdują się tam również wadowcy i jest kara ubezpieczenia. Warto jednak zaznaczyć, że wciąż matematyczne szanse wszystkie te trzy zespoły posiadają na uratowanie się przed spadkiem. No i właśnie kolejny tydzień pewnie przyniesie nam również sporo wyjaśnień w tym kontekście. Zaczynamy od spotkania Pershing Popcar Team ze Śledzikami. Tutaj zespół Pershinga w walce o medale. Śledziki w walce o utrzymanie, teoretycznie na dwóch różnych biegunach tabeli, ale no może być ciekawie w tym spotkaniu. Śledziki pokazały w meczu z Socjos, że stać ich na to. Ważne spotkanie krakowskiej piłki z tubelcami. Również obie drużyny walczą na różnych stronach ligowej tabeli, ale... Potrzebują punktów tak samo mocno. Lider będzie się w tym tygodniu mierzył Sea Sharks, Escaro ubezpieczenia kontra Amadeus. To już ostatni dzwonek dla Escaro, jeśli marzą o utrzymaniu się rzutem na taśmę. Ale chyba najciekawiej w tym tygodniu będzie w meczach Nebudu z FC Łapanką oraz Klifornii z Wadowskimi. Łapanka w ostatnim czasie zaczęła wreszcie punktować. Zobaczymy, czy. Po pojedynku z Nembudem uda im się to ponownie, no bo dwa ostatnie mecze zespół Łapanki wygrał. Dobrze, przechodzimy do stałego punktu naszego programu plebiscyt na bramkę tygodnia. W tym tygodniu tych bramek naprawdę fantastycznych bardzo dużo, dlatego też wybór będzie bardzo ciężki, no i cieszymy się, że, będzie on, że to wy będziecie musieli o tym zdecydować. No i tak jak wspomniałem, bardzo dużo jest propozycji od nas na bramkę tygodnia. Aż 13 tych fantastycznych bramek zanotowaliśmy w ubiegłym tygodniu. Zapraszamy zatem do głosowania w plebiscycie. To oczywiście będzie działo się na naszym profilu facebookowym. A ja przechodzę na trzeci szczebel rozgrywkowy, gdzie nadal liderem drużyna nic się nie stało w tym tygodniu dali prawdziwy popis skuteczności, aż 15 do 2 pokonali znajdujący się w strefie spadkowej zespół UKS-u Kimbappe. także tutaj jeśli chodzi o lidera bez zmian, bez zmian też w ścisłej czołówce, bo zarówno Albatros, jak i chłopaki z Baraków wygrali swoje spotkania. Albatros pokonał w bardzo ważnym spotkaniu perłę Kraków 6 do 1 i dzięki tej Wygranej jest jednym z głównych rywali, nic się nie stało w kontekście mistrzostwa. Jedna, jeden punkt różnicy między tymi zespołami, jeśli chodzi o ścisły czub. Trzy punkty do lidera tracą chłopaki z Baraków z zaznaczeniem, że mają jedno spotkanie rozegrane więcej, także tutaj. Także tutaj jest ta strata nieco większa w rzeczywistości, prawdopodobnie. Opaki z Baraków wygrywają również bardzo ważny mecz z zawsze groźną ekipą Achti: 7-3 do 3 na korzyść drużyny Adama Pawłowskiego było w tym spotkaniu. No i Achti po trzech porażkach z rzędu spadło aż na miejsce 9 i właściwie wypisało się z rywalizacji o czołową trójkę. W tej rywalizacji nadal mamy sporą liczbę zespołów. Ciężko tutaj wytypować, jak to będzie wyglądało w ostatecznym układzie. Dzieje się naprawdę bardzo dużo w lidze C, o czym świadczy chociażby różnica punktowa między pierwszym a chociażby dziewiątym miejscem. Ona wynosi 8 punktów, więc tak naprawdę w każdym tygodniu mamy mnóstwo, mnóstwo przetasowań. No i to też działo się w ubiegłym tygodniu na naszych boiskach. Nie wspomniałem jeszcze o zwycięstwie Piometu, który pokonuje NZS UEC FC 9 do 4. tym samym Piomet powolutku nam się wspina do czołowej, do czołówki, ale wciąż te cztery punkty do czołowej trójki Piomet traci, także będzie musiał. Liczyć nie tylko na siebie w końcówce sezonu, ale też na korzystny układ innych spotkań, a wtedy będzie można tutaj i liczyć na to, że zespół Jakuba Winiarskiego wróci na drugi poziom rozgrywkowy. Nie wspomniałem jeszcze o meczu dwóch drużyn, które raczej w dolnej ta części tabeli się plasują, chociaż Czyżyny w czterech ostatnich meczach zgarnęły aż 8 punktów, co jest ponad połową ich dorobku w całym tym sezonie. No i właśnie w ubiegłym tygodniu dołożyli kolejne trzy oczka pokonując zespół Black Hawks w bardzo wyrównanym spotkaniu, jednak takim, które rozstrzygnęło się na ich korzyść. 4 do 3 wygrywa zespół Michała Koniecznego. W strefie spadkowej bez zmian właściwie od początku sezonu, są tam ekipy UKS-u Black Hawksów oraz Silicon Creations. Wciąż wszystkie te trzy drużyny matematyczne szanse na utrzymanie posiadają, więc nikogo na ten moment z Ligi C już nie możemy skreślić. Zobaczymy, czy w końcówce sezonu któryś z tych Benjaminków, no bo cała ta trójka to beniaminkowie wygrzebie się rzutem na taśmę i utrzyma na trzecim szczeblu rozgrywkowym. Co w tym tygodniu? Zaczynamy od bardzo ciekawego meczu Achti z Albatrosem, no ale obie drużyny w ostatnim czasie w zupełnie innej formie. Albatros w tej dobrej, Achti w dołku, jeśli chodzi o ostatnie wyniki. Ważne mecze też pomiędzy chłopakami z Baraków, ANZS-em Ułek FC, a także pojedynek Niemalipy z Perłą Kraków. Jeśli niemalipę i perła chcą zachować szanse medalowe, no to tutaj muszą, muszą po prostu wygrać. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jeśli chodzi o to spotkanie, Achti zaprezentuje się nam w tym tygodniu dwukrotnie, bo będzie też rywalizowało z Blackhawksami. Zakończymy meczem lidera, którym jest ekipa Nic się nie stało. Oni będą mierzyć się z piometem, który, tak jak mówiłem, powolutku wspina nam się w górę tabeli. Liga D. Mówiłem we wstępie o tym, że Lakado jest pierwszym zespołem, który zagwarantował sobie tytuł mistrzowski, no i oczywiście to dotyczyło Ligi D. Lakado w 10 spotkaniach, po 10 spotkaniach ma komplet punktów i po wygranej nad UBS-em Kraków w ubiegłym tygodniu, gdy wygrali 9 do 6, zagwarantowali sobie jako pierwsi w tym sezonie FLSA a tytuł mistrzowski. Gratulujemy serdecznie kapitanowi Jakobowi Jakubowi Doboszowi oraz całej ekipie Lakado. No a jeśli chodzi o kolejne miejsca w tabeli, no to wciąż mamy wiele niewiadomych. Na ten moment na drugiej pozycji ACF Kraków, który jednak najprawdopodobniej tak wysoko w tym sezonie nie skończy. Oni mają rozegrane o dwa, bądź nawet czasami o trzy spotkania więcej od konkurencji, no ale są na miejscu drugim i mają 22 punkty, przewaga nad trzecim miejscem wynosi dwa oczka, ale też tam jest sporo tych zespołów, które gonią czołówkę, także prawdopodobnie ACF na tym drugim miejscu nie zakończy, no ale zobaczymy, ale w ubiegłym tygodniu wygrali bardzo ważny mecz z jednym właśnie z konkurentów do medali z Borkiem FC, 5 do 2, no i Borek nam się nieco, nieco nam się zatrzymał po bardzo dobrej pierwszej części sezonu, kiedy byli nawet w czołowej trójce, wygrywali mecz za meczem, no teraz trzecia porażka z rzędu powoduje, że strata do czołowej trójki wynosi już dla nich 5 punktów. Bardzo ważny mecz przegrała KS Pauza i to raczej niespodziewanie ze wściekłymi psami, które w ostatnim czasie zanotowały zwyżkę formy. Po dwóch remisach z rzędu teraz przychodzi, przychodzą dwa zwycięstwa, w tym to bardzo niespodziewane nad KS Pauzą, która jest w gronie zespołów walczących o, o medale. No nie, da się, nie da się ukryć, ta czołowa trójka jest nadal w zasięgu KS Pauzy, natomiast sytuacja nieco się dla nich pogorszyła. Do czołówki doskoczyła nam niespodziewanie drużyna Jagi Team, Dlaczego mówię niespodziewanie? No, bo mierzyli się z Rajską Szkołą All Stars, która jednak również ma jakąś zadyszkę w ostatnim czasie. Rajska szkoła przegrywa drugi mecz z rzędu, a trzeci w czterech ostatnich meczach. No i ciężko będzie zespołowi Marcina Szewczyka dołączyć do rywalizacji o medale, ale wciąż jest to możliwe, zważając też na to, że jako jedni z nielicznych w lidze D mają jeszcze do rozegrania cztery spotkania, wszystko w ich nogach, zobaczymy jak to będzie wyglądało, natomiast te braki kadrowe w meczu z Jagą Team były widoczne i Jaga ten mecz wygrała jak najbardziej zasłużenie, tak jak powiedziałem, włączając się tym samym jeszcze do walki o czołówkę o czołowe trzy pozycje. Dobry czas w ostatnim czasie też dla rekonwalescentów z kawina, którzy długo mieli problem z punktowaniem. Teraz w ciągu czterech ostatnich meczów, trzecie zwycięstwo pokonują w prawdziwym roller w meczu szalonym stare wilki 11 do 10. Wydawało się już, że stare wilki. Mimo, że są niżej notowane, to wygrają ten mecz, ale już na boisku w końcówce rekonwalescenci z kawina docisnęli i zwyciężyli jedną bramką 11 do 10. Fantastyczne to było spotkanie dla postronnego. Widza naprawdę wiele zwrotów akcji. No i kończy się to zwycięstwem z kawinian. Dobrze. Aha, jeszcze nie wspomniałem o meczu BTCH z BKS Teamem. Ma ono tyle znaczenie, że obie drużyny znajdują się w dolnej części tabeli i obie zamieszane są w walkę o pozostanie na tym szczeblu rozgrywkowym. Na ten moment to zwycięstwo powoduje, że BKS odskoczył od strefy spadkowej na dwa punkty, a pierwszym zespołem, który tą strefę spadkową otwiera jest właśnie BTCH, spadli na niej po tym jak Wściekłe Psy dosyć niespodziewanie pokonały drużynę KS Pauzy. W strefie spadkowej oprócz wymienionego przeze mnie BTCH mamy także Aptiv, oni przegrywają 2 do 5 z FC Linexem w ubiegłym tygodniu oraz Stare Wilki. Dla Starych Wilków właściwie nie ma już ratunku, jeśli chodzi o walkę o utrzymanie, najprawdopodobniej no już na 99,9% oni pożegnają się z czwartym poziomem rozgrywkowym, zobaczymy kto zajmie dwa pozostałe miejsca powodujące spadek, na ten moment tak jak powiedziałem jest to BTCH oraz Aptiv. No i kolejny tydzień, tydzień 12, oczywiście przynosi nam mecze w lidze D i zaczynamy od mocnego uderzenia, bo Borek będzie mierzył się z liderem, którym jest którym jest lakado, z mistrzem właściwie tutaj już głupio używać również słowa lider, no bo lakado zagwarantował sobie, zagwarantowało sobie tytuł mistrzowski, na pewno oni zajmą pierwsze miejsce. Bardzo ważne spotkanie pomiędzy aptiwem a starymi wilkami, ostatnia ostatni dzwonek dla jednych i drugich, bo znajdują się w czerwonej strefie i y, mogą się już nie zdążyć z niej wygrzebać. Ciekawie też powinno być meczu wściekłych psów z rajską szkołą All-Stars, dlatego że y, wściekłe psy w ostatnim czasie w dobrej dyspozycji, rajska szkoła w nieco gorszej. Y, no i patrząc na ligową tabelę, może to okazać się bardzo wyrównany pojedynek. BTCH będzie mierzyło się z KS z pauzą. Y, ciekawie też w meczu y, FC Kalinexus z Jagą Team, no bo obie te drużyny są. Czołówce i nie da się ukryć, na pewno mają aspiracje medalowe. BKS Team kontra rekonwalescenci z Kawina to mecz z kategorii tych raczej o utrzymanie i Rajska Szkoła kontra UBS Kraków. Ten mecz zakończy ten tydzień. Rajska Szkoła zagra dwa mecze. No i jeśli oba wygra, no to jeszcze wraca do walki o wyższe cele. Plebiscyt na interwencję tygodnia. Oczywiście nie zapominamy o naszych bramkarzach. Tutaj też sporo tych fajnych parad udało nam się wychwycić. A głosowanie oczywiście na Facebooku. I przechodzimy do ligi E. W ubiegłym tygodniu mieliśmy pięć spotkań, które, które zostały rozegrane w ramach ligi E. Cztery z nich zakończyły się zwycięstwami jednej z ekip, jednym golem, bo to pokazuje też, jak wyrównana jest liga E. No a liderem ligi E zespół Greatway. oni mają 25 punktów na swoim koncie. Są liderem, o dwa punkty wyprzedzają Olympiakos, który jednak ma jedno spotkanie rozegrane mniej. Oni w tym tygodniu to jedno spotkanie mniej nadrobią, bo będą grać dwa razy. A ubiegły tydzień Greatway kończy wygraną w trudnym meczu nad AKSWS 4 do 3. Dzięki temu przynajmniej na ten jeden tydzień Greatway wraca na pozycję lidera czołówce, tak jak powiedziałem, Olympiakos oraz KRK Lions, te dwie drużyny tracą po dwa punkty do lidera. W ubiegłym tygodniu swojego meczu nie rozgrywali. Jeśli chodzi jeszcze o czołówkę, no to tutaj sensacyjnie dosyć punkty straciła drużyna Black Decker Wolni Strzelcy, którzy w roli faworyta przystąpili do meczu z Hitachi Energy, no ale tej, tej funkcji faworyta nie udźwignęli, bo... Przegrali to spotkanie 4 do 5. W meczu dwóch drużyn dołu tabeli, a właściwie strefy spadkowej, miejsca 13 i 14. Grand Commerce mierzyło się z Waldeksem Cegielnia, no i Grand Commerce wygrało to spotkanie 4 do 3. Również jednym golem wygrywa drużyna gramy swoje. Oni rywalizowali również ze swoim sąsiadem w ligowej tabeli. Również bardzo ważne spotkanie miało to w kontekście walki o utrzymanie. No i te trzy cenne punkty trafiają na konto ekipy Gramy Swoje, obie drużyny, a więc zarówno FC Turtelonek i Gramy Swoje na ten moment są na bezpiecznych pozycjach, ale w strefie spadkowej drużyny zaczęły punktować. Mam tu na myśli nie tylko Grand Commerce, ale również drużynę KSU Augustyn, która dosyć niespodziewanie wygrała zdecydowanie 5-1 do nad Sushi Show. Również w tej grupie walczącej o utrzymanie Sushi jest, także muszą jeszcze poszukać jakichś, Punktów w końcówce sezonu, żeby po jednym sezonie w Lidze E nie zawitać ponownie na niższy poziom rozgrywkowy. Tak. W tym tygodniu kolejne mecze zobaczymy dwukrotnie Olimpiakos. Tak jak powiedziałem, nadrobią ten jeden zaległy mecz względem Karka Lions oraz Greatwayu. Olimpiakos zagra w tym tygodniu z Hitachi Energy oraz z Ogniwem Bielany. Nie będą to na pewno łatwe spotkania, zwłaszcza. Rywalizacja z Kitachi Energy, który, które pokazało w ubiegłym tygodniu, że potrafi sobie poradzić z zespołami z czołówki. KRK Lions zagra z KSM Augustyn, Gradeway z Black Decker wolni strzelcy, więc nieco trudniejsze zadanie wydaje się, że mają zawodnicy Gradewaya, natomiast... KS Augustyn też przełamał się w ubiegłym tygodniu i kto wie, czy nie pójdą za ciosem punktów. Musi szukać EFC Turtelona, przed nimi trudne zadanie, bo będą mierzyć się z CJMU, a więc z drużyną, która wciąż ma nadzieje medalowe i duże szanse na to. W strefie spadkowej, a właściwie w grupie, w dolnej części tabeli, w grupie, która walczy o utrzymanie, ostatni w tabeli Waldek z Ceglienia, będzie mierzył się z gramy swoje. Waldex już z Ligi spadł, gramy swoje, musi punktów jeszcze szukać, żeby sobie spokojnie ten sezon dograć w środku tabeli, także zobaczymy czy im się to uda, natomiast Waldex już w tym sezonie jedno zwycięstwo odniósł i na pewno stać ich na to, żeby, żeby to zrobić ponownie. Nie wspomniałem jeszcze tylko o meczu AKS-WSKS-Augustyn, tutaj niewątpliwie faworytem drużyna Jarosława Gąsiora, która jednak po ubiegłotygodniowej porażce nieco skomplikowała swoje szanse na miejsce w czołowej trójce. Liga F, tutaj mieliśmy tylko dwa spotkania. Prokocimska, Tikitaka, więc nowy lider tabeli. Oni wygrywają swoje spotkanie zgodnie z planem 7 do 1 nad Capo Milan. Tutaj obyło się bez niespodzianki, natomiast niespodziankę mieliśmy w drugim meczu dwóch drużyn znajdujących się w strefie spadkowej. Janusze w futbolu mierzyli się z Manchesterem. No i Janusze w ostatnim czasie zaczęli punktować, ale w tym meczu nie zapunktowali. Dla Manchesteru było to historyczne pierwsze zwycięstwo na poziomie ligi F. Także. Niewiele ono zmienia w kontekście tego, że i tak z Ligi Manchester spada, natomiast Janusze w futbolu mają nadal trudną sytuację i tracą dwa punkty do miejsca bezpiecznego. W tym tygodniu Janusze zagrają z progresem Kraków, więc z drużyną z górnej części tabeli, zatem łatwo. Januszom na pewno nie będzie. Manchester postara się o kolejną niespodziankę na pożegnanie powoli z Ligą F. Będą mierzyć się z okręgową Radą Adwokacką. Ciekawiej będzie na pewno w innych meczach. Mam tu na myśli między innymi pojedynek Heinekena z Prokocimską Tiki-Taką, bo będzie to mecz drużyny numer 1 oraz numer 3 w ligowej tabeli. Na pewno tutaj na ten mecz spoglądać będą Karpaty Kraków, które ścigają Prokocimską Tiki-Takę po tych wpadkach, które zanotowali w ostatnim czasie. Prokocimska nadrobiła straty. Meczowe, no i wskoczyła na pozycję lidera właśnie kosztem Karpat. Karpaty tracą do nich jedne, jedno oczko, a w tym tygodniu zagrają z Orlim Kłem. Eee, oprócz tego e, ciekawe mecze Heinekena, e, przepraszam, Kappy Milan z Polesiem United oraz GKS-u Morenka z futbolem apozycyjnym. Tutaj futbol pozycyjny też potrzebuje punktów, bo w ostatnim czasie ma ich jak na lekarstwo, a nad strefą spadkową tylko dwa punkty przewagi. Tak wygląda sytuacja na przedostatnim poziomie. No i jeszcze zaglądamy na ostatni poziom rozgrywkowy. Tutaj również dzieje się bardzo dużo. Natomiast liderem dosyć wyraźnie drużyna Patetic. To też wiąże się z tym, że ich najgroźniejszy rywal, drużyna Game Swift, ma dwa mecze rozegrane mniej. Oni jeszcze tutaj mogą wyprzedzić Patetic, bo tracą do nich pięć punktów i, tak jak powiedziałem, mają dwa mecze zaległe względem lidera. patet w ubiegłym tygodniu wygrywa zgodnie z planem i bez większych problemów 10-3 do 3 nad drużyną fingoweb.com. Dosyć niespodziewanie wicelider złapał nam zadyszkę, bagrę C, druga porażka z rzędu z drużyną Casual Kickers. Tutaj może przesadzam, że to jest jakaś wielka niespodzianka, bo Casual Kickers odnotowało piąte zwycięstwo z rzędu i po pierwszej części sezonu, której gdzieś tam znajdowali się głównie w, części, w dolnej części tabeli, teraz casual kickers pnie się nam do góry no i śmiało można powiedzieć, że posiada szanse medalowe, zresztą jak większa, więcej niż połowa tej ligi, no bo między miejscem tutaj drugim a ósmym mamy, a nawet dziewiątym mamy zaledwie 5 punktów różnicy, zważając na to, że jeszcze tych spotkań troszeczkę do rozegrania mamy, no to może się tutaj jeszcze sporo wydarzyć. Tak, na dole tabeli mieliśmy, właściwie w dolnej części tabeli Kraków White Dogs próbowało sprawić kłopoty Garrison Barber, no ale to im się nie udało, porażka 2-5, do 5. no i wracają do tych porażek zawodnicy Kraków White Dogs po tym, jak udało im się pokonać naftę, Elektrosmart dosyć niespodziewanie traci punkty, przegrywając 3 do 4 z Black Label. No i ta wygrana powoduje, że Black Label dołącza do tego szerokiego grona drużyn walczących o najwyższe cele. Najwięcej bramek w tym tygodniu zdobyła drużyna FC Urban, aż 12. Oni rozprawili się z RKS, to nawet nie są oni 12 do 1, i oni też, mam na myśli tutaj FC Urban, są. Są w górnej części tabeli i mają szanse medalowe. Co w nas, na następnym, a właściwie w tym tygodniu, który się dzisiaj rozpoczyna? Krakowska Piłka B kontra Kraków. White Dogs tutaj niewątpliwie mamy faworyta. Podobnie jak w, meczu, w kolejnych dwóch meczach Garrison, Barber, Inglorious Bastards oraz FC Urban, Nafta, Kraków Retro. Casual Kickers powinien kontynuować zwycięską serię, no bo oni mierzą się z RKS, to nawet nie są oni, a więc z zespołem niżej notowanym, fingerweb.com spróbuje sprawić kłopoty Black Label, Kraków Wild Dogs zagra jeszcze drugie spotkanie z Gameswiftem, a więc z drużyną z i elektrosmart kontra Patek. To chyba najciekawsze spotkanie, które czeka nas w tym tygodniu. Lider kontra drużyna, która ma wielkie aspiracje medalowe i chociaż w, w ubiegłym tygodniu się potknęła, to wydaje nam się, że stać ich na to, żeby sprawić kłopoty liderowi. Bardzo dziękuję za dzisiejszy, dzisiaj poświęcony czas. Bardzo dziękuję za dotychczas rozegrane mecze. No i zapraszam w tym tygodniu na kolejne w przyszłym tygodniu prawdopodobnie usłyszymy się we wtorek w poniedziałek mamy święto 11 listopada więc wyjątkowo pewnie magazyn będzie dostępny we wtorek za dzisiaj dziękuję życzę udanego tygodnia no i dobrej pogody na razie hej